Pan minister Nowak chce wyrzucić 55 milionów złotych do kosza, mówiąc i informując, że nie będzie kolei dużych prędkości. Chcemy zapytać pana ministra Nowaka, czy czasem nie doszło do niegospodarności środków publicznych. Proszę państwa, 55 milionów wydanych na koncepcje, które są teraz wyrzucone do kosza. No, tak nie powinno być, tym bardziej, że w porównaniu z innymi działami te środki by się przydały chociażby do budowy mieszkań socjalnych. W budżecie corocznie przekazywana kwota na ten cel to jest niespełna 30 milionów. Wzrost subwencji w roku 2012 w relacji do roku bieżącego to jest jakieś 1,7 miliarda złotych. Natomiast sam wzrost wynagrodzeń, które jest planowany na rok 2012, zarówno w skutkach przechodzących z roku bieżącego, mówię tu o 7% podwyżce, jak i tej, która będzie planowana w roku 2012, ten wzrost wynagrodzeń wymaga około 1,8 miliarda złotych. A więc już tutaj 100 milionów złotych samorządy będą musiały dołożyć z środków własnych. Do tego dochodzą także wydatki, których nie znajdujemy w ustawie budżetowej, a które będą także zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Mowa jest mianowicie o tak zwanych jednorazowych wypłatach uzupełniających. Że nauczyciele do roku 2009 mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę na podstawie artykułu 88 Karty Nauczyciela. To zostało zmienione. Obecnie nauczyciele, ale nie wszyscy, mogą korzystać z ustawy o świadczeniach kompensacyjnych. My złożyliśmy projekt ustawy, który zakłada również objęcie nauczycieli w OHP, pracowników, wychowawców, tak, pedagogów w ochotniczych hufcach pracy, ale również nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków szkolno-opiekuńczo-wychowawczych, tych wychowawców, którzy tam pracują.